gwałtownym szczupakiem zmusił ją przelewą do akula. Gospodarze szybko otrząsnęli się z szoku i mecz zaczął na wyraźnie mieć. Obydwa zespoły dość sprawnie przeprowadzały akcje ofensywne, mając po kilka sytuacji bramkowych. Świetny ludzie ponownie Kowalczyk miał szansę na przewisie wielkiego pola, ale Janusz Lejko obronił jego strzał, a dobitkę od Mięciera i właśnie Krzysztof Maciejewski 30 sekund później przyjmował gratulacje od kolegów. Tak jak w Splicie. Wykorzystali to gospodarze. W 56 minucie Adam Ledwoń na przestrzeni 2 metrów obrał trzech piłkarzy Legii i mimo asysty czwartego zawodnika strzelił całą siatkę. Wykres grałem coraz swobodniej i łatwo stwarzał kolejne sytuacje bramkowe. Gorzej jednak było ze skutecznością. W 64 minucie Adam Kuś bliski był do bycia trzeciej bramki, ale tym razem Robakiewicz był szybszy. 2 minuty później trybuny eksplodowały po raz trzeci. Tym razem w głównej roli wystąpił Zdzisław Strojek, doskonale obsłużony przez Adama Kucza. Obserwator Arisu Saloniki nie miał zbyt szczęśliwej gminy, ale też GKS pokazał się z jak najlepszej strony i z taką dyspozycją z powodzeniem może przystąpić do polsko-greckiej konfrontacji. Katowice GKS pokonał Legię Warszawa 3-1.